Dzisiaj mamy wodę w fazonie, olej, barwnik i tabletki musujące. To który kolor chciałabyś? Masz do wyboru albo zielony, albo czerwony. Czerwony. Czerwony wybierasz, dobrze. Cały go wleję. Oczywiście, że nie. Tylko troszeczkę. To jest trochę? Mhm. Tak, to jest trochę. Aż się cała woda zabarwi? Tak. Wow, patrz jak się barwi. Ładnie. I teraz mama wleje olej. I co się stanie? Zaraz zobaczysz, co się stanie. Bardzo leciutko. Bąbelek! 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 Olej nie spada. Olej nie spada, bo jest lżejszy niż woda, tak. A gdybyśmy olej od razu wlali? No to by się nam zamieszało, a nie chcemy, żeby nam się zamieszało. Ja widzę, ile już wlałaś. Hej, popatrz, czuły się zrobił. Bo tak lekko się zmieszał, ale generalnie powinien być żółty. Dlatego tak właśnie wolno wlewamy. I potem co z tym zrobimy? Wrzucimy tą tabletkę? Tak, tylko jeszcze nie. Kiedy? No musimy najpierw nalać olej, żeby był dobry cały? Efekt. Cały? Nawet drugą butelkę jeszcze. Widzisz, jest żółte, a na dole jest czerwone. Teraz mama odkręci drugą butelkę. A w środku jest pomarańczowe. Teraz drugą butelkę i też tak wolno wlejemy. Fajnie wygląda, nie miesza się? Jest żółte i czerwone? Tak, ale są dwa kolory na górze i na dole. To jest taki na raz dwa. Tutaj czerwony, żółty. Czerwony? Tak, jest czerwony i żółty, bo właśnie olej nie miesza się z wodą. Zobaczmy, ile już tego mamy. No już dużo mamy. To może jeszcze jedną butelkę, co? Ostatnia teraz. Bo na razie mamy połowę tego wazonu. Tak może być. Tak, myślę, że tyle? Tak. Ale fajniej będzie wyglądać, jak będzie więcej, wiesz? Jeszcze, to już ostatnia. Czwartej nie będziemy potrzebować, ale tą potrzebujemy. To po co czwartą wydułaś? Bo nie wiedziałam, ile będzie tak naprawdę nam potrzebne. Jeszcze trochę musimy brać, żeby było fajnie. A broczka, wroczka mówi co? Ciekawe, co to będzie. Dziwi się. Już? A teraz już jest okej. Tak. Teraz dam ci tabletki. Ciekawe jak wygląda. Otworzę. Już możesz jedną wrzucić. Dlaczego nie dwa? Możesz dwie wrzucić. Będziemy czekać teraz.
Co, co się dzieje? Wow, bombelki! Wrzuć jeszcze jedną. Ostatnia? Tak. A to? I patrz. Patrz teraz, patrz, obserwuj, obserwuj, co, co się dzieje. Jak lecą czerwone bombelki. I co się z nimi dzieje? No widzisz, tutaj są na razie na górze. Wow, patrz co się na górze dzieje. Tak, tyle bombelków leci. To przez ten kask, który się wydobywa przez to, że wrzuciłyśmy tabletkę mocującą. Zobacz, jak to fajnie wygląda tutaj. Dlaczego czwarta nie pasuje? Bo już wystarczą trzy, bo zobacz, jest dużo bombelków. Magnetyzuje się woda. Zobacz, jak fajnie leci na środku. One też spadają. Tak, one spadają. Najpierw lecą w górę, potem spadają. Znaczy się zabawiło. A teraz zielony zrobimy. Myślisz, że zielony dodać? Ale to już... Patrz, tutaj tabletki. Tak, tabletka. Jak chcesz, to możesz wrzucić jeszcze jedną, żeby podniosły się bąbelki. Zobacz, jak fajnie na środku wypływają. Jak wulkan. Tak, jak taki podwodny wulkan. Ja patrzę, jak się ich daje topić. Czy już się stopiły? Czy one się stopiły? One się nie topią. Bo to nie jest przecież prawdziwa lawa. Nie! Czy one po prostu się... A czy się utopią? Nie, nie, że się nie utopią, ale ja mówię, czy się roztopią. A, czy się roztopią. Znaczy, one na końcu znowu opadną na dno i będziemy mieć żółte i czerwone, wiesz? Kiedy one opadną na dno? No opadają, widzisz, że jest coraz mniej na górze. No możesz zaczynać. Uważaj, dalej będziesz, bo tutaj dużo łapie. O, zobacz, ruszyło. Możesz popatrzeć, jak tutaj bąbluje z boku. Ona bąbelki ciągnie w górę. Mhm, właśnie wrzuciłaś z tej strony wazoniku, to tu najwięcej leci.